Blisko 3 godziny trwało wczorajsze spotkanie w szkole podstawowej nr 4 w Cieszynie na temat przyszłości tej placówki. SP4 ma zostać zlikwidowana. Dlaczego akurat ta szkoła? I jak przyznaje burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, po prostu padło na czwórkę. Analizowaliśmy wiele rozwiązań i no niestety szkoła jest mała, więc mając w pobliżu duże szkoły, które w tej chwili świecą pustkami, zarówno SP1, jak i SP6 z dobrą bazą, którą posiadają obie szkoły, dwie sale gimnastyczne w SP1, nowe boisko otwarte w SP1, duża przestrzeń i to samo w SP4, w SP5, gdzie mamy również boisko, mamy miejsce na to, żeby się jeszcze jakoś tam rozwinąć, no padło na czwórkę. Natomiast z naszych wyliczeń wydaje się, że jest to optymalne rozwiązanie, ale rozumiem też to, że mamy teraz wiele nowych argumentów, które musimy wziąć pod uwagę i porozmawiać. Burmistrz przedstawiła uczestnikom spotkania dane i informacje podlegające analizie. Poruszyła głównie kwestie demografii i finansów. Zwróciła także uwagę, iż temat likwidacji czwórki pojawił się już 2 lata temu. Bo już taka dyskusja 2 lata temu miała miejsce na komisjach. Rozmawialiśmy o tym wszystkim, także wróciliśmy jakby do materiału. Natomiast no, rodzice jednak spodziewali się tego, że ja dzisiaj powiem nie likwiduję, wycofuję się, zostawiamy tak jak jest. Tyle jak zostawimy tak jak jest, to niestety nie poprawimy niczego, nie zrobimy niczego w jakimkolwiek kierunku. My musimy wyznaczyć sobie priorytety dotyczące również tego, jak ma wyglądać szkolnictwo u nas w mieście. Argumenty Staszkiewicz nie przemówiły do rozżalonych rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Ja bym polemizowała z wieloma tymi argumentami, natomiast chciałabym się oprzeć na dokładnych danych i na pewno poproszę o te dane, które pani burmistrz przedstawiła. My przedstawimy swoje dokładne wyliczenia i statystyki i będziemy mogli dyskutować i rozmawiać. Moje dzieci tutaj będą chodziły, moje dziecko tutaj chodzi. Emilka miała problem z nadwagą, dzięki tej szkole już jest wysportowana. No nie ma lepszej szkoły niż SP4, jak dla mnie. Mieszkamy niedaleko. Wiem, że jest to w centrum, szybciej dojdzie do domu. Ja mogę w każdej chwili ją skontrolować, czy jest w szkole. Mam bardzo dobry kontakt z nauczycielami, z panią dyrektor. Wybierając szkołę dla moich dzieci, obecnie chodzących dwóch, bo dwóch mam też starszych, wybrałam to ze względu właśnie na basen. Nie mam tak blisko, bo właśnie dochodzą z Zoru. Dość daleko mają, 20 minut muszą iść do szkoły z tymi ciężkimi tornistrami, które faktycznie basen im pomaga. Jest to mała szkoła z własną stołówką, nie ma cateringu. Te dzieci się znają, nie ma żadnej fali przemocy. Rodzice, jak i nauczyciele są mimo wszystko pełni optymizmu. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ z tego, co podsumowaliśmy, nie mówimy o żadnej likwidacji, natomiast mówimy o dialogu, o rozwoju miasta i będziemy szli w tym kierunku, żeby ze wszystkimi dyrektorami innych szkół oraz przedstawicielami tych szkół, a także przedstawicielami powiatu rozmawiać na temat edukacji i na temat rozwoju. Pani burmistrz też jest człowiekiem i ona to zrozumie. Na pewno nie chce źle dla ludzi, no nie mówmy znowu, że chce źle dla ludzi, bo na pewno nie chce, tak? Sama głosowałam na panią burmistrz. I wierzy w nią, że nie odda szkoły i zostawi nam ją. Spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań, jednak jak zapewnia pani burmistrz, będą prowadzone w tej sprawie dalsze rozmowy. Powołamy zespół złożony również z dyrektorów pozostałych placówek, z przedstawicieli rad pedagogicznych i rodziców pozostałych placówek. Wyłożymy wszystkie informacje, które mamy. I będziemy przekonywać do pewnych rozwiązań. Kolejne spotkanie w sprawie SP4 ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.